wszystkim, witajcie w dzisiejszym odcinku. Witam się z poranną kawką. Jestem już po porannym treningu i dzisiaj Was zapraszam do foodbooka dla odmiany. I dzisiejszy foodbook będzie to foodbook biegacza z posiłkami bogatymi w żelazo. Także już moje śniadanie jest przygotowane, bo zobaczycie, jak w filmiku to wyglądało, bo przygotowałam je wczoraj. W sensie jest to owsianka nocna, więc przygotowałam ją dzień wcześniej. I teraz będę ją kończyć, także lecimy z tym dniem. Będą mega pyszne posiłki. I no i tutaj takim głównym, ważnym elementem, jeżeli chodzi o tego foodbooka, będzie to, że te posiłki będą pełnowartościowe i bogate w żelazo. Pokażę też, jak komponować posiłki, żeby to żelazo się super wchłaniało. No i w sumie więcej będę mówiła w filmiku, także zaczynamy ten piękny dzień. Czas na pierwszy posiłek bogaty w żelazo, czyli śniadanie. I dzisiaj wybrałam owsiankę nocną, którą przygotuję dzień wcześniej, więc mamy godzinę 20, a ja już ją będę przygotowywała dzisiaj i użyjemy tego płatków owsianych górskich, otręby pszenne, wymieszam to ze skyrem, ale to potem, kakao, tutaj mamy mak, który jest też źródłem żelaza, bardzo fajnie wzbogaca posiłki, dodam daktyle, miało być suszone morele, które też są źródłem żelaza, ale nie było, dlatego wzięłam sobie daktyle, banan i tutaj mamy kiwi jako źródło witaminy C, a witamina C zwiększa wchłanianie żelaza roślinnego, dlatego tutaj się fajnie sprawdzi. I chyba w sumie tyle składników, także teraz zaleję płatki i otręby gorącą wodą, zostawię do napęcznienia i wymieszam z pozostałymi składnikami. Wsypujemy, w zależności od tego, jakie jest Wasze zapotrzebowanie, ja wsypuję 40 g płatków owsianych i do tego 6 g otrębu. Taka owsianka moja będzie miała prawie 6 mg żelaza, czyli naprawdę sporo. Całość zalewamy gorącą wodę i odstawiam do napęcznienia. Myślę, że troszkę chwilę, z 10 minut i płatki wchłoną wodę. Muszę też zalać zimną wodę i zostawić na noc i po prostu rano wszystko wymieszać. I w sumie tyle i resztę skończę potem. Moje płatki i otręby już napęczniały, w sumie zajęło to około 20 minut, także można to zrobić wieczorem. I dodaję resztę składników, czyli kakao, mak, posiekane daktyle i skyr. Wrzucam moje ulubione daktyle, które nadają słodkości. Dodaję skyr, można dodać skyr naturalny, ja akurat byłam w Kauflandzie, były tylko smakowe, naprawdę nie było ani jednego naturalnego. Ale w sumie też może być, ja lubię ten waniliowy. Jako, że moja owsianka będzie kakaowa, taka czekoladowa, dosypuję kakao. Kakao jest fajnym źródłem antyoksydantów, które polecam dodawać do diety. Dodajemy do tego jeszcze mak. No i to w sumie tyle. O, rano dodam owoce, teraz pomieszam wszystko do połączenia smaku. No i rano zostaną mi tylko owocki. Jest to mega fajny pomysł na śniadanie, szybkie do przygotowania, można zrobić to rano, można to zabrać do szkoły, do pracy, albo zjeść rano, ja akurat to rano mam trening, także wrócę z treningu i będę miała gotowe śniadanko. Tutaj mam moją owsiankę. Wygląda ona super, napęczniała, jest taka fajna, kremowa, także konsystencja jak dla mnie idealna. No i teraz dodam do tego owoce i w sumie owsiankę mam już gotową. I na sam koniec dodajemy pestki dyni jako źródło magnezu, a także żelaza. I mamy gotowy posiłek. I tak wygląda owsianka czekoladowa z otrębami, z kiwi, pestkami dyni, bananem. Co tam jeszcze mamy? Mak i daktyle. I jest to posiłek, jest to owsianka bogata w żelazo. Przepraszam za brudne naczynko, ale to wczoraj przy mieszaniu. Ale będzie pyszne, także zabieram się za jedzenie i ta owsianka jest bogata w żelazo. Czym byłaby degustacja bez, w sensie posiłek bez spróbowania, także próbuję.
owsianka jest mega dobra. Ktoś lubi mak, to na pewno będzie mu smakować. I tutaj bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, żeby kiwi dodać rano, bo jeżeli dodacie to wieczorem, jeszcze wymieszacie z jogurtem, będzie ona kwaśna. Także tutaj na pewno kiwi dodawać przed spożyciem. Mega smaczne. Także ja biorę się za jedzenie i widzimy się w kolejnym posiłku. Czas na drugie śniadanko i będzie to bardzo dobra propozycja na posiłek. Będzie to wrap z pastą z zielonego groszku, z dodatkami ziół, czerwonej papryki, mozzarelli, szczypiorku i dodam też posiekane nerkowce. Nerkowce też są orzechami bogatymi w żelazo, tak samo jak pistacje, dlatego warto je też dodawać. Można ewentualnie też dodać pestki dyni. I tortilla mi się robi, bo dzisiaj placek tortilli zrobiłam sama. Tutaj od razu pokażę. Zrobiłam tortillę na bazie mąki pszennej i żytniej pełnoziarnistej i wyszło naprawdę fajne, bo często właśnie daję gotowe, a dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sama i mamy tutaj właśnie tylko mąkę, oliwę, przyprawy, no i gorącą wodę i zaraz będę smażyła placki. Wyszły naprawdę fajne, to oczywiście jest jeszcze przed przygotowaniem, ale jest to mega prosty sposób na przygotowanie placków i można przemycić mąki, mają mega krótki skład, no tutaj mamy tylko 3 składniki. Tortilla już mi się tutaj przygotowuje, trzeba ją podsmażyć na suchej patelni. O, wygląda fajnie, jest naprawdę mega szybka do przygotowania. No i w międzyczasie będę robiła pastę z zielonego groszku. Pojemnika, wrzucam zielony groszek, wsypuję ulubione przyprawy, u mnie to będzie koperek, który tam pasuje akurat z groszkiem, oregano, które też fajnie wzbogaca wartości, soli, pieprzu, mam sobie 2 łyżki wody. Pastę z zielonego groszku mam już gotową, może to oczywiście zrobić blenderem ręcznym i myślę, że będzie wygodniejsze, ale już mam zrobione i jest mega smaczne. I teraz skroję sobie warzywa, mozzarellę i będę miała gotową, bo już moje tortille też już są gotowe. Także są fajne, elastyczne, fajnie się zawijają, także nie będzie problemu. No i lecimy. Nerkowce sobie troszkę rozdrobnię, żeby miała bardziej takie chrupiące kawałki. I w sumie już będziemy mogli zaraz zawijać tortille. Całość posypujemy na szczypiorkiem. No i mamy tortillę gotową. Także zaraz pokażę Wam, jak to wygląda, jak już przygotuję jako posiłek. No, muszę przyznać, że to wyszło sztos. Tutaj można sobie dodać oczywiście jakieś do tego warzywa. No i tak wygląda tortilla. Mamy tutaj właśnie pastę z zielonego groszku, mozzarellę, jako źródło białka, szczypiorek i czerwoną paprykę. To wygląda, prezentuje się to super. Czas na obiadek. Obiad będzie mega fajny. Ja to jadłam w innej wersji, także to będzie kombinacja tego przepisu. I tutaj mamy makaron z czerwonej soczewicy i on jest fajnym źródłem żelaza, jak wszystkie te makarony strączkowe. Ja polecam makaron z czerwonej soczewicy. Nie pamiętam, ile ma dokładnie żelaza, jak sprawdzę, to Wam dam, ale chyba 4 mg w 100 g makaronu. Do tego tofu, który też jest źródłem żelaza, też fajnie dodać do diety. Ja mam akurat takie smakowe, ale tutaj można dać naturalne, wędzone, jakie chcecie. Pomidorki, ja miałam mieć pomidora całego, ale miałam pomidorki, więc stwierdziłam, że je użyję. Cukinie, które będziemy kroić na taki makaron obieraczką do warzyw. Szczypiorek i troszkę sera, to miał być parmezan, ale ja kupiłam taki jakiś bursztynowy. Jeszcze mi został kawałek, także go też użyję. No i oczywiście przyprawy, czyli oregano, które uwielbiam ostatnio, i koperek, czerwona papryka, zaraz zobaczymy, co tam jeszcze mam. I w sumie jest to mega proste danie, także wystarczy wszystko skroić. Generalnie dużego pomidora kroimy w kostkę, no ja sobie tutaj pokroję te pomidorki też w kostkę. Tofu i pomidora mamy pokrojonego i teraz czas na cukinię. Jeżeli ktoś ma maszynkę do robienia warzyw, no to polecam. Ja zrobię to obieraczką.
tej cukinię trzeba umyć i robimy po prostu taki makaron. Jest to naprawdę mega smaczne, jak to się je, bo ja już jadłam to w wersji mięsnej, a stwierdziłam, że pokażę w wersji takiej warzywnej. No i taki makaron mamy już gotowy. Do gotującej wody wrzucam makaron i gotuję do miękkości, takie al dente. Na niewielkiej ilości oliwy z oliwek ja podgrzewam właśnie razem w sumie pomidorki i tofu. Cukinię mamy już taką fajną miękką i dorzucam tego ugotowany makaron, już odsączyłam go. Pamiętajcie, żeby go troszkę posolić wodę do gotowania makaronu, bo ja nie posoliłam, jest taki mało słony, ale tutaj myślę, że danie będzie wystarczające. No i to jest w sumie ten makaron, tu fajny się zrobił taki sosik. No i całość posypuję tartym serem, także jeszcze ser i szczypiorek i danie mamy gotowe. Tak się prezentuje obiad taki wegetariański, bogaty w żelazo, czyli mamy tutaj makaron z soczewicy czerwonej, z cukinią, takim makaronem z cukinii, tofu, pomidorkami, troszkę sera i danie jest gotowe. Proste do przygotowania i zawiera mega, mega dużo żelaza. Czas na kolację i dzisiaj będzie bardzo fajny przepis na posiłek bogaty w żelazo z dodatkiem witaminy C, bo mamy żelazo tutaj niechemowe, pochodzące z soczewicy, czyli ze strączków. I soczewica jest fajnym źródłem żelaza. Tutaj mamy nawet wartości, tylko tu akurat chyba jest przeliczenie, nie, jest dobrze. Mamy 6 mg żelaza, czyli sporo w 100 gramach, ale żeby zwiększyć wchłanianie żelaza roślinnego, potrzebujemy witaminy C. No i tutaj mamy paprykę, która jest świetnym źródłem witaminy C, do tego pieczywo i zrobimy taką super pastę z jabłka i z dodatkiem czerwonej cebuli, z przyprawami i już mi się soczewica gotuje, także przygotowujemy resztę składników. Kroimy sobie dodatki do naszych kanapek, czyli papryczkę. Można do tego użyć też pomidora, który też jest super źródłem witaminy C. Generalnie wszystkie warzywa się tutaj super sprawdzą. Można też dodać ogórka kiszonego, który też będzie fajnym dodatkiem. No i jeszcze siekamy szczypiorek. Ja ostatnio bardzo lubię dodatek szczypiorku, także dodaję jeszcze sobie do kanapek ten szczypiorek. I zaraz będę miała gotowe już wszystkie składniki. Soczewica mi się już ugotowała, ja ją ugotowałam tak, żeby były te ziarenka, nie ugotowałam jej tak, żeby się rozgotowała. No i tutaj mi się już dusi jabłko i cebula i teraz będziemy wszystko razem blendować. Jeszcze przyprawię to do smaku. Przygotowałam sobie przyprawy, mamy majeranek, słodką paprykę, pieprz i sól i chciałam powiedzieć właśnie troszkę o suszonych przyprawach typu majeranek, oregano, suszony tymianek. One są super źródłem też żelaza i pomimo tego, że mają w 100 gramach te ilości, wiadomo, że dodajemy tam szczypty, to w każdym posiłku dodanie szczypty, trochę szczypty tu, trochę tam, no zwiększa nam tą zawartość żelaza, także polecam szczególnie te suszone przyprawy dodawać do posiłków i ja już sobie przygotowałam pojemniczek. Zaraz będę to wszystko razem blendować. Pastę mam już zblendowaną, jest naprawdę fajna, więc jeżeli ktoś nie przepada z soczewicą, dodatek tutaj jabłka daje taki fajny, słodki posmak, także naprawdę polecam. No i przygotowuję kanapki, pastę zjem sobie całą i do tego będzie jedna kanapka. I nasz posiłek mamy gotowy, jest on mega bogaty w żelazo. Z tego co pamiętam, muszę sprawdzić, ten posiłek dostarcza 6 mg żelaza, więc sporo, jest to 1/3 dziennego zapotrzebowania dla kobiety, także bardzo fajny posiłek.